W tym krótkim wideo pokażę Wam stronę, się nazywa Fake Name Generator. Jest to strona, która tworzy, jak sama nazwa mówi, fake, fałszywe informacje na temat tożsamości, czyli wybieracie sobie płeć, na przykład male, female albo random, losowa, nameset, czy chcecie być Amerykaninami, Polakami itd., country. I to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli na przykład wypełniacie, znaczy wiecie, to już od was zależy, do czego możecie sobie stosować. Tutaj macie fak, który odpowiada na pytanie, czy to jest nielegalne, pisze, że oni są legalni, tak, ale wiadomo, to od was zależy, gdzie te informacje będziecie mogli użyć. Bo tutaj jest na przykład przykłady, gdzie możecie użyć, tak, tych identyfikatorów, na przykład jakieś nazwy, jakieś tworzenie testowych danych, na przykład, czy wiele na przykład stron internetowych, na przykład nie można oglądać, bo nie macie na przykład, nie wiem, nie możecie się zarejestrować, bo nie macie, nie wiem, kodu pocztowego, prawda, z innego kraju. No, wszyscy używają w Stanach Zjednoczonych 90, 70, 70, nie, 90, 210, tak? Coś takiego, nie wiem, kurczę, tego z Beverly Hills, no. Ale to już sobie poczytajcie tutaj, możecie przetłumaczyć. Do tego ja wam pokażę, jak to się robi orientacyjnie. Dobra, wybierzmy sobie, nie wiem, random niech będzie. Niech będę Polakiem. O, Polakiem. Sobie zrobię polską tożsamość. Niech będzie to... Dobra, z Polski. Stwórzmy sobie jakąś losową postać. Mieczysław Jaworski, ulica Drzewna 129, Częstochowa. Mamy PESEL, mamy nazwisko panieńskie, mamy informacje geo, mamy tutaj telefon stacjonarny, kod. Widzimy datę urodzenia, tak, 26 lat, znak zodiaku, e-mail, adres. No, przepięknie, wszystko wygenerowane, no, widzicie jak pięknie. A może chcemy, nie wiem, jakiegoś, weźmy sobie ze Stanów Zjednoczonych jakiegoś Polaka. To może być ciekawe. Zofia Kaczmarek, o, mamy Salt Lake City, Utah, mamy kod pocztowy, SSN. O, SSN on nie pokazało. Ten Social Security, SSN to jest odpowiednik PESEL polskiego, tak? No tu mamy piękne informacje, wzrost nawet. Dobra, weźmy jakiegoś przykładowego Amerykanina. Ze Stanów Zjednoczonych wygenerujmy jakiś taki profil fejkowy. O, mamy Robert J. Wilkins. O, fajnie brzmi SSN. Tak, telefon, kod pocztowy, więc 65 lat. No i tak, tworzycie sobie przy pomocy tej strony jakieś takie, jak to się mówi, fejkowe, no, tożsamości do internetu, no. Wiecie, no to już wy już zdecydujecie, do czego możecie to użyć. To jest taki wideo, żeby wam pokazać, że coś takiego istnieje. Trzymajcie się, cześć.